taniej, cieplej i bardziej ekologicznie. W Kaletach podsumowano termomodernizację Miejskiego Domu Kultury i dawnego gimnazjum. To dwa ostatnie budynki użyteczności publicznej w mieście, które wymagały docieplenia, a w przypadku MDK-u także wymiany źródła ciepła. W związku z zakończeniem inwestycji władze miasta liczą na duże korzyści. Przede wszystkim obniżenie kosztów utrzymania tych dwóch budynków. W tym budynku Miejskiego Domu Kultury spalało się w sezonie około 100 ton miału, także jeśli chodzi o emisję szkodliwych substancji do atmosfery, to na pewno jeśli chodzi o ten obiekt, była ona przeogromna. W tej chwili budynek jest termomodernizowany. W tym samym projekcie mieliśmy zabytkowy budynek gimnazjum. Oprócz głębokiej termomodernizacji, bo tak możemy tą inwestycję nazwać, jeśli chodzi o te dwa obiekty, na budynku zabytkowym gimnazjum została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW na potrzeby energetyczne tego budynku. Także no myślę, że ten efekt energetyczny będzie znakomity. Wiadomo, że to są pierwsze tygodnie, ten sezon grzewczy pokaże nam naprawdę, jakie faktyczne będą korzyści z tych termomodernizacji tych obiektów. Poza korzyściami ekonomicznymi, dzięki którym w miejskim budżecie zostanie więcej pieniędzy, oraz zyskiem ekologicznym, co da się odczuć w czasie zimowych miesięcy, skutkiem inwestycji będzie także komfort cieplny. Krzysztof Lisiecki, dyrektor zespołu szkół w Kaletach, podczas konferencji podsumowującej projekt dziękował władzom w imieniu dzieci i nauczycieli. Jak podkreślał, teraz placówka ma warunki, w których dobrze się uczy. Chłód zniechęcał kiedyś mieszkańców do odwiedzania Domu Kultury w zimowe miesiące. Dyrektor Marian Lisiecki liczy na to, że teraz to się zmieni. Już palimy w tej chwili, to jest miesiąc październik. Możemy się poszczycić tym, że dzieci, które przychodzą na te zajęcia, czy orkiestra, naprawdę są zadowoleni z tego, że już nie ma rozmów. Nie trzeba siedzieć w furtkach, w czapkach. Ja myślę, że propozycja programowa, która jest w tej chwili przygotowywana i akurat się zbiega z tym okresem zimowym, będzie na plus, że wreszcie mieszkańcy się przekonają, że również w okresie zimowym warto przyjść na zajęcia do Ciepłego Domu Kultury. Koszt inwestycji przekroczył 3 miliony złotych. Miasto zdobyło prawie 2 miliony złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kalety są jednym z tych gmin, które doskonale korzystają ze środków unijnych, mają swój cel w postaci ograniczenia tej niskiej emisji i rzeczywiście w Kaletach bardzo dobrze to się udaje. Budynki użyteczności publicznej zostają termomodernizowane. Również gmina stara się w bardzo dużym stopniu o pozyskanie środków zewnętrznych dla swoich mieszkańców do tego, żeby mogli oni instalacje fotowoltaiczne czy instalacje solarne na swoich budynkach lokować i rzeczywiście gmina Kalety jest bardzo takim aktywną gminą, jeżeli chodzi o kwestie aplikowania o te środki. Mam nadzieję, że Kalety równie intensywnie jak w tej perspektywie będą korzystały również ze środków w nowej perspektywie unijnej.